What's a man got to do to get that kind of attention from you? It's hard to say exactly, but you seem to be doing fine. Well, great. Though truth is, it ain't me that wants you. Oh? No, Miss Jacqueline Natla does, from Natla Technologies. You know, creator of all things bright and beautiful. Seal it, Larson. Ma'am. Feast your eyes on this, Lara. How does that make your wallet rumble? I'm sorry. I only play for sport. Then you'll like a big park. Peru. Vast mountain ranges to cover. Sheer walls of ice. Rocky crags. Savage winds. And there's this little trinket. An age-old artifact of mystical power is buried in the unfound tomb of Qualapec. That's my interest. You could leave tomorrow. Are you busy tomorrow? Witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii. Jak widzicie, jest to seria Tomb Raider 1. Pierwszy raz nagrywam, jeżeli chodzi o wersję na PlayStation. W ogóle widzę to ciut ściszę muzykę. Teoretycznie, powiedzmy, że na połówkę ściszę. Jeżeli będzie coś za głośno, no to od następnego odcinka jakoś to tam ogarnę. Zapisałem. Jest to wersja na PSX. Nagrywam to ze względu na to, że w wersji na PC bardzo trudno jest znaleźć odpowiednią wersję ze wszystkimi melodiami, muzyczkami i z odpowiednią, no w miarę grafiką. No ta wersja akurat nie ma jakiejś tak genialnej grafiki, jak wiecie, z DOSBoxa, z tym tam jakimś tam naprawieniem. Ajku, naprawieniem tej tam grafiki, wiecie, ja się tam na tym nie znam. A dobra, pooglądajcie sobie, jak Larka sobie biega. Przy okazji będę słyszał, czy nie będzie mnie zagłuszało strzelanie i tak dalej. No i jak wiadomo, jest to pierwsza część serii Tomb Raider, wydana w 96 roku na trzy platformy: PC, PlayStation 1 i Sega. No i wiadomo, że ona odniosła tam wielki sukces, tak? Co mogę wam więcej tutaj powiedzieć? No, że wersja na PlayStation i na Sega ma lepszą grafikę niż wersja PC. No, właściwie to wszystkie części, tak? Tomb Raiderka. W sensie 5 klasyków tak ma. Nagrywam na padzie i z innym ustawieniem klawiszy na tym padzie, bo to jest takie dostosowane mniej więcej do tego oryginalnego. No i co? Zabieram się za tę serię i powracam do Tomb Raiderka po długiej przerwie, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Wszystko inne to wiadomo wam opowiem już w samej grze, także sprawdzę, jak to się nagrywa i zaraz do was wracam. Okej, okay. Wszystko ładnie się nagrywa i kontynuujemy. I zaczynamy grę. Dobra, macie filmik, ja sobie jeszcze ciastko przyniosłem. I w ogóle sorry za głos, ale jestem chory. Thank you.
No. I zaczynamy planszę Caves. Już na samym początku możecie zauważyć różnicę, że w wersji na PlayStation i z tego co pamiętam też w wersji na Sega są ekrany ładowania, czego nie ma w wersji na PC. Nie pytajcie mnie dlaczego, nie wiem. Jeszcze wam na samym początku chcę pokazać jedną rzecz. Na przykład, nie, bo to bardzo mało osób zauważyło, kurde, jak się do tyłu szło. Nie, tak nie. Tak do tyłu. Znaczy w sensie, że chodziło, a nie do tyłu. Lara, co ty robisz? Aha, dobra. Co wycięto, jeżeli chodzi nawet o dźwięki, to patrzcie. I słuchajcie. Może inaczej słucha. Nie, nie to. Moment. Słyszeliście to takie. No to właśnie, nawet to wycięli. Ja ogólnie nagrywam to już drugi raz. No niestety muszę się przyznać, ale mi nie poszło. Nie wiem. Jakoś słuchajcie się odzwyczają od nagrywania Tomb Raidera. I w ogóle mi wtedy płci trafiło, może tym razem mi nie trafi. Oczywiście płci to jest nazwa wzięta z Dominiku. Bo Dominika się boi płci, więc pozdrawiam. No już kończę ostatnie ciastko. Więc sorki. Będę jadł. Mam zamiar zebrać wszystkie sekrety. Przygotujcie się na dużą ilość faili znowu. Wiadomo, jestem królem faili, to trzeba trzymać ten tytuł. No i zbieramy pierwszy sekret. Jak ktoś słuchacie do tyłu? Nie, tak? Nie. Jakim przyciskiem tu się chodziło, no? Nie, tak się wyciągało, tak się skakało, tak się turlało. A, nie, tak się rozgląda. Aha, tak, okej. No ja mam tutaj takie małe problemy, jeżeli chodzi o nagrywanie, bo nie wiem, czy już to mówiłem. Mam nadzieję, że nie. Że pokazuje mi, że mam 30 klatek, a mi nagrywa tak, jakbym miał jedną klatkę. Nie wiem, o co chodzi. Może się rozwiąże ten problem. W każdym razie. W ogóle wersja na PC, no nie wiem, przepraszam, na PlayStation jest o wiele lepsza, bo ma i lepszą grafikę. No w ogóle jakaś taka bardziej klimatyczna jest, no i wiadomo, przede wszystkim tam, kurde, ta muzyka, tak? Idziemy teraz po drugi sekret, który jest tutaj na lewo. Kurde, no to... I wiadomo, będę nagrywał planszami. Czy wiecie, caves, koniec. I tak, następna w kółko. No to tacy mało wymagający przeciwnicy. Kurde, Lara. Do tyłku, proszę. No idź, co ty robisz? Znowu to samo. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o zapisy, to zapisujemy tutaj na delciach, znanych z Tomb Raider 3. Tylko, że tam one leczyły w wersji na PC. A w wersji na PlayStation służyły do zapisu. Z tym, że tam można było je zbierać. Używać w dowolnym momencie, a tutaj... Kurde, Lara, co tu robisz? A tutaj będziemy mogli tylko w tych miejscach, w którym są te delcie, zapisywać. Także to jest spore utrudnienie, ale da się to jakoś przeżyć. Czekajcie, muszę sobie... Muszę się herbatę napić. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Jak to się patrzało? Pomimo tego, wiecie, że no wersja PlayStation ma lepszą grafikę, no to nie odbiega jakoś kosmicznie, tak? Na przykład zieleń jest bardziej zielona, woda ma bardziej soczysty kolor i tak dalej, ale wiecie, nie ma to, że Lara ma warkocz w tej części, czy coś takiego, no bez przesady, tak? Warkocza nie było ze względu na to, że były z nim wielkie problemy i on jej latał, antygra jakiś grawitacyjny był. Na przykład latał, jak Lara sobie stała, nie? I oczywiście w internecie są filmiki, więc można sobie pooglądać wszystko. O, mamy muzyczkę. Ja się domyślam, że zapewne zdolni ludzie potrafią w wersji na PC wydobyć te muzyczki, czy tam dołączyć je, ale nie wiem, jak to zrobić. No ogólnie to jest tam, pokazuje się nam koniec samej planszy, tej planszy, więc... Jak widzicie, są dwa sposoby, no oczywiście można tutaj trikiem przejść, ale to jest let's play, tak, więc... Nie jestem jakiś nienormalny.
Ogólnie powiem wam, że się stęskniłem za Larą, bo nie grałem w nią prawie w ogóle od tego czasu, jak dokończyłem dwójkę. Tylko od czasu do czasu w jakieś custom levele. Tak, mam tutaj bardzo, bardzo klasyczną salkę. Chyba najbardziej kojarzoną z Tomb Raider 1. A może samym Peru, nie wiem. No i możemy zejść do piesków, bądź... Błagam, niech nikt do mnie nie dzwoni, błagam. Szeks, już się bałem. Ja pier... Co to było? Słuchajcie, prawie się osrałem, ta gra jest... Słuchajcie, ja nie widziałem, nie słyszałem tych dźwięków. Nigdy. Aha, okej. Okay. Kiedy w ogóle wilki takie dźwięki wydobywają? Jest jakieś chore, okej. Okay. Z tego co będę tutaj... O, w ogóle to jakiś sopel jest. Naprawdę gardło mi umiera, więc sorry, ale miałem wenę na nagranie, więc wykorzystałem ją. W każdym razie... patrzcie, zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Aha, że gdzieś tutaj jest jakaś apteczka chyba ukryta, z tego co pamiętam. A może mi się źle kojarzy? To chyba w Anniversary jest i zawsze mi się potem myli. Właśnie, chciałbym wam jeszcze przedstawić bardzo fajną rzecz. Słodką mumię. Z Peru. Właśnie mumie peruwiańskie. Jak byłem dzieckiem, to kiedyś oglądałem taki program o mumiach peruwiańskich. To właśnie mam wrażenie, że to jest zrobione zdjęcie jakiejś prawdziwej. Oczywiście zdjęcie jest w 1D, więc będzie się za nami obracało. I był taki fajny program mumie na górze jakiejś tam, nie? I sęk polegał w tym, że została znaleziona mumia jakiejś dziewczynki, wiadomo, zakonserwowana i tak dalej, nie? W tym wypadku przez warunki naturalne, bo Peruwiańczycy nie wiedzieli, jak konserwować zwłoki. No i taka... W ogóle ta jej mumia przeszła wiele, bo przeszła jakieś tam wielkie zasypy śniegiem, coś tam, a najśmieszniejsze było to, że krótko po tym, jak ten dziewczyna, bo to była dziewczynka tam gdzieś 16 lat miała, potem jak została złożona na tej górze, wiecie, niczym nie przykryta, nic takiego, to od razu trafił w nią piorun. Znaczy od razu, no tam po krótkim czasie, bo można było zobaczyć takie krótkopośmiertne, wiecie, jakieś tam zwęglenie, tak? Bo wiadomo, składali ją, że tak powiem, wilgotną. Wiadomo, o co chodzi. Tak, idziemy tutaj do misia. Trzymajcie kciuki, żeby mnie nie zabił ten dzień. Ogólnie wstyd byłoby zginąć w pierwszej planszy, więc... No. Okej, okay. I w ogóle bardzo fajny był ten program. Potem też tam były jeszcze jakieś inne mumie, ale tam mi najbardziej zapadło w pamięć. Nie wiem też, czy oglądałem... Ile ja miałem lat? Może 10, nawet nie. 9. Tak mi zapadło to w pamięci. Zawsze mi jak właśnie gram w Tomb Raider 1 widzę tę mumię, bo ona jeszcze potem się tam raz powtórzy, ta mumia. Ta, którą tutaj widzieliśmy, to... Zawsze mi się z tamtą dziewczynką kojarzy. Nie, może ten program jeszcze gdzieś jest. Nie wiem, czy on się właśnie tak nazywał, że mumia tam z jakiejś góry, czy coś takiego, czy mumie peruwiańskie może się po prostu nazywa. Nie wiem. Aha, to dlatego mi się to chyba kojarzy, że jest apteczka, bo tędy się wychodzi. No dobra, nieważne. Co chciałem dalej mówić? No nie, no o tych mumiach to wiadomo, koniec. Wiecie, ja bardzo mumie lubię, więc będę o nich dosyć dużo gadał, bo potem będzie Egipt, więc w ogóle ja się rozkręcę. W ogóle ja bardzo dużo o historii mówię, że gram w Tomb Raider, zauważyłem. Tak, i tu śnieg jest, teksturka śniegu, wiecie, nie wiedzieli co wstawić. Ale już Tomb Raider 1 Gold, który został wydany chyba po Tomb Raider 2, z tego co pamiętam, to już jest niebo. Więc to już jest, wiecie, jakiś tam krok, kurde, nie chcę spaść. Okej. Okay. I biegniemy i użyjemy sobie naszej delci. I to jest też bardzo fajna rzecz, że jak staniemy sobie za delcią, to tak jakby lalka się tam pokazuje. Widać, że w PlayStation naprawdę było, że tak powiem, lepiej przygotowane na... Kurde, co jest? Nie mogę... O. Było lepiej przygotowane na jakiekolwiek gry niż komputer, tak? Bo wiecie, no tutaj zobaczycie, że są... Woda jest naprawdę ładniejsza. Czy coś takiego, na przykład w Tomb Raider 2, jeżeli chodzi... Bo każda wersja, tak, wydana na PlayStation, jeżeli chodzi o
klasyki jest lepsza pod względem grafiki. Na przykład w dwójce, jak mamy te takie w Temple of Zion czy coś takiego, te takie, wiecie, coś jak kule, tylko że one, wiecie, tak się turlają wiecznie, to one na przykład odbijają, tak jak lustro, wszystko tam, co, że tak powiem, napotkało. I to jest właśnie bardzo fajne, mam pieska. I teraz nie będę tutaj nigdzie. Aha, dobra. W sensie, że nie pójdę do sekretu, żeby muzyczka się nie skończyła. To jest bardzo ładna. Jeżeli mnie muzyka przygłusza, to przepraszam, postaram się na następny odcinek jakoś to załatwić. Teraz sobie jej słuchajcie, a ja milczę. Okej, muzyczka się skończyła. Także idziemy. Aha, bo to nie tu, dobra. Ja chciałem iść po sekret. To nie tędy droga. No i tutaj spotykamy pierwszą, oczywiście, no śmieszną, tak, czasóweczkę. Ale najpierw. Aha, okej, dobra. Miałem nie failować. Tak. Czasóweczkę pierwszą, ale zanim do niej dotrzemy, to idziemy jeszcze po sekret. I tu można łatwo oczywiście przeoczyć, bo to tak, wiecie, te krzaczory zielone są i w ogóle. O, i tutaj tego nikt na Let's Play prawie nigdy nie mówi, przynajmniej nie widziałem. To jest ogólnie aztecki kalendarz, bądź Azteków jednak. I z tego co pamiętam, on potem jeszcze był poruszany, ten temat, w Tomb Raider Underworld. Wiecie, te tam unnamed days i tak dalej, i tak dalej. I to jest ogólnie bardzo fajne. Można, jeżeli chodzi o cała ta mitologia, tak, aztecka i Azteków i Majów, właśnie jeżeli ktoś jest zainteresowany, to polecam Tomb Raider Underworld, bo się jednak dosyć trzyma kupy. Wiadomo, że tam troszkę jest na siłę łączone z tymi innymi, tak, mitologiami. Ale no to jest gra, tak. Ale na taki początek, zachęcenie do samej mitologii, to właśnie każdy Tomb Raider jest dobry. Wiecie, ja na przykład zakochałem się w Egipcie. Kurde, jak sfejluję, to się wkurzę. Zakochałem się w Egipcie dzięki Tomb Raider 4, pamiętam. Także wiecie, no. Tomb Raider jest jak najbardziej dobre. I mamy muzyczkę, tu będą chyba płci. No kurde, płci, no. Myślę, że dzisiaj pierwszy odcinek się pojawi i to będzie wieczór. I oczywiście co? Moja ulubiona zapadająca się podłoga. Jej. I ona ma właśnie tutaj taki najsoczystszy ten dźwięk, taki jak uderza, nie? Wiecie, taki konkret. Ja to pamiętam, czy to jest gdzieś pies, czy to po drugiej stronie, bo wiecie, nie chcę zasadzić się ze strachu, tak jak na tamtym moście. Jeżeli chodzi ogólnie o ten emulator, to on nie daje najładniejszej grafiki z Tomb Raider 1, ale za to daje muzyczkę. Jeżeli ktoś zna jakiś emulator, który umożliwia wydobycie najładniejszej grafiki z Tomb Raider 1 i jeszcze do tego muzyczkę umożliwia, w sensie, że jej działanie, to bardzo proszę, żeby ktoś mi dał kontakt. Będzie piesek. Hello. Bo teraz nie pamiętam. Słuchajcie, powstam ze strachu. Okej, muzyczka niech się ładnie skończy. Tak. No i używamy sobie dźwigni. Tak, Lara, jej uch. Klasyczne.
wsteczne drzwi, że robimy szeksowny zjazd. Miał być zjazd, ale był spadek. No to są płci, nie wiem czy działają. Działają płci. Kurde, a po co? No i pokażę wam jeszcze tutaj. Tak, tutaj byliśmy. No i ogólnie plansza jest bardzo krótka. Minusem jest to, że tutaj nie są pokazywane finalne statystyki, jeżeli chodzi o sam koniec gry, ale są na szczęście pod sam koniec planszy. Także no. No i ukończyliśmy planszę Caves. Zabiliśmy tutaj 14 istot, zebraliśmy 7 przedmiotów, zebraliśmy wszystkie sekrety i zajęło to nam 15 minut 26 sekund. Także kontynuujemy. Tak, zapisujemy, nadpisujemy. Śliczny ekran modowania. Tak, ale to już jest następna plansza. Także mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Zachęcam do komentowania, cesarzowania i subskrybowania. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Piszcie, czy wam się seria podoba. Jeżeli macie jakieś pytania, również piszcie. No, także larka wróciła, król faili również. I przepraszam jeszcze za moje gardło. No i dzięki za oglądanie i cześć.